tym żyje Kościół. W najbliższy czwartek, kiedy będziemy świętować uroczystość Objawienia Pańskiego Trzech Króli, kościoły wschodnie będą obchodzić Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. I o tym chcemy teraz porozmawiać z naszym gościem, którym jest ksiądz Wołodymyr Litwiniew, ukraiński ksiądz grekokatolicki, który pracuje z imigrantami ze wschodu, którzy mieszkają, ukraińskimi imigrantami, którzy mieszkają na naszym terenie. Szczęść Boże, witam księdza. Szczęść Boże, również witam Państwa i tych słuchaczy, jak online, tak przez kamerę. Ksiądz jest i wspólnota, którą ksiądz prowadzi, jest przed Wigilią czy po Wigilii? Przed świętami Bożego Narodzenia czy po świętach? Jesteśmy teraz w trakcie przed świętami. Na pewno zacznę z tego, z ciekawości takiej, jak to się zdarzyło, że jestem tutaj. Na zaproszenie biskupa ordynariusza teraz naszej diecezji wrocławsko-koszalińskiej przyjechałem tutaj do pracy dla Ukraińców, którzy potrzebują akurat z takiego wsparcia duchownego. No, względu na to, że ludzi dużo jest w różnych fabrykach pracujących, oni też szukają, kiedy znaleźli pracę, mieszkanie, szukają takiej pomocy, wsparcia duchownego, żeby coś ich łączyło, bo nie mają możliwości w tygodniu albo w niedzielę spotkać się razem, żeby też radować się tym życiem i Bogiem, bo nie znają, gdzie to jest miejsce. I na tym polega akurat moje zdanie też, że muszę donieść tą informację, bo jak powiem szczerze, to jest to po prostu tak misja, bo otrzymałem tak od biskupa dekret, a drugie to otrzymałem Google Maps. No i to jest ten Google Maps, mój pierwszy przyjaciel, który mi pokazał drogę do kościoła, bo obsługuję takie parafie duszpasterskie ośrodki w Gliwicach, również w Tychach i w Sosnowcu. Tam z gościnności korzystamy z kościołów rzymskokatolickich. Oni udostępniają nam kaplice boczne albo kościoły. I w taki sposób od zera praktycznie zacząłem tworzyć wspólnoty. No i też widzę, że kiedy przyjechałem akurat 2018 rok, początek, to akurat było po świętach, styczeń, taka połowa czasu, który najbardziej obchodzimy w Ukrainie. No tak podobnie jak tutaj, kolędy, święta, to wszystko. Ja przyjechałem, no i też taka była na początku, że no, nie ma ludzi. Gdzie jest ludzi, nie? A to się okazało później, oni wrócili w Ukrainę na święta. Ja się został tu paru rodzin i ja. I tak przystępowaliśmy te święta Bożego Narodzenia. No i powiem teraz, akurat powoli 4 lata będzie, to widzę, że jest rezultat, ten poziom wyższy. Zostają młode rodziny, które przyjechali do pracy. Nie mają takiej możliwości przez pandemię teraz wrócić i tworzą te wspólnoty i starają się być razem, jak na Wigilii, tak i na święta Boże Narodzenie. Zadałam to pytanie, czy jesteście przed świętami, czy po świętach, właśnie z tego powodu, że no, świętujecie w Polsce. Wiadomo, że trudno jakby opóźnić Boże Narodzenie z tego powodu, będąc w Polsce, z tego powodu, że posługujecie się w Kościele grecko-katolickim innym kalendarzem. No i 6 stycznia dopiero w ramach tego, według tego kalendarza będą święta. To jak to jest z tą Wigilią i Bożym Narodzeniem Ukraińców w Polsce? Tak, to jest ciekawe. Właśnie w świecie, mi się wydaje, 28 kościołów jest chrześcijańskich, które się łączą razem i idą jedną drogą albo różnymi obrządkami, ale jedną drogą szukają do Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I tu też ciekawe, takie dla mnie też doświadczenie, bo kiedy mieszkasz w jednym swoim państwie, który korzysta z jednego kalendarza cerkiewnego, juliańskiego, to nie ma żadnych problemów. Ale kiedy przyjeżdżasz w inne państwo i tu się spotykasz z takim, że to państwo idzie za gregoriańskim kalendarzem, chociaż w Ukrainie też my mamy gregoriański kalendarz jako państwowy i 25 grudnia mamy wolny teraz dzień. Ale święta świętujemy zgodnie juliańskiego kalendarza. I to jest ten problem, kiedy mieszkasz tutaj, bo wtedy mamy czas pracy. I musimy wziąć urlop dlatego, bo żeby przyświętować te święta. Kto zostaje? W tym roku było też ciekawe, że w Sosnowcu akurat ta nasza wspólnota wyraziła zgodę i sama zachciała, żeby odprawić 25. Względu na to, że przed Nowym Rokiem nie wracają wszyscy praktycznie do Ukrainy, na Ukrainę,
żeby tam z rodzicami świętować, bo święto to jest rodzinne święto i chce się być razem, tym bardziej na Wigilii. Czyli świętowali dwa razy, raz w Polsce, a raz na Ukrainie będą mieli Boże Narodzenie? I tak, tak, to jest to tak, no bo się to nie da ukryć, bo wtedy mamy i nastrój świąteczny. I małżeństwo też jest tak mieszane. Jedna strona na przykład polska i druga strona ukraińska, no to oni mówią, że wieczorem pójdziemy do kościoła, a w dzień pójdziemy do cerkwi. No i dlatego zrobiłem w ten sposób, że wspólnota chce zrobić 25, bo później już ich nie będzie, oni wracają, nie? A dalej w Gliwicach i w Tychach to normalnie zaczniemy od Wigilii 6 i wtedy 7, 8 i 9, bo w naszym obrządku mamy 3 dni, obchodzimy święta. Czym się różni w takim razie ten trzeci dzień świąt? Bo to dla nas może być zaskoczenie. Mamy już drugi dzień jest jakby czymś dodatkowym w naszej liturgii katolickiej, rzymskokatolickiej, a trzeci dzień? W naszym obrządku mamy tak. Zaczynamy tak, jak u was jest Adwent. U nas też mamy post. Filipowy post na apostola Filipa. To jest ten post też, który przygotowuje nas do Bożego Narodzenia. I później... I zdaje się, że go przeżywacie trochę surowiej niż my, rzymscy katolicy, bo ten Adwent kiedyś się wiązał mocniej z takim poszczeniem, teraz już chyba trochę mniej, a wiem, że na wschodzie to się bardziej na to do tego przykłada uwagę. No tak, ale przez inflację to też nie może też puścimy surowi, tak. Ale tak żartując, ale wracając, no tak, jest wielki czas postu przez Wielkanoc, to jest taki surowy post, a ten jest taki mniejszy, ale on też przygotowuje ludzi do Bożego Narodzenia. No i wtedy, kiedy tutaj świętujemy Trzech Króli, albo mówimy jeszcze Objawienie Pańskie, to wtedy zgodnie naszego kalendarza juliańskiego my zaczynamy Wigilię. I przed Wigilię to też ciekawe, no każdy ma tutaj na przykład w tym obrządku dzielimy się opłatkiem. U nas nie ma takiego jak opłatek, a my mamy taką chleb, prosfora, która składa się z dwóch części. To jest taki chlebek, to jest drożdże, mąka i woda. Jest dwóch części i na górze jest pieczątka, gdy przybijemy pieczątkę. Jezus Chrystus nika zwycięstwo. I właśnie akurat dzielimy się tą prosforą na Wigilię. Ale przed tym idziemy do kościoła. Taka jest jak niszpory u was, a tu u nas taka jest wielkie powieczerze. Tam święcimy to i ludzie zabierają do domu, tak jak opłatek, oni przynoszą do domu i wtedy się powoli się zaczyna Wigilia. Pasterka jest? Czy to jest ta uroczystość, to święcenie, to właśnie jest coś takiego? Tak, u nas nie ma takiego, co jest, jakby pasterka, oni zaczynają, ale to jest msza, to jest inny szpory, wielkie powieczerze, że czuwając jakby całą noc i gotujemy się do mszy i do świętowania Narodzenia Pańskiego. Ale takiego jakby nie ma przypisu, że tak u was 12, tam pasterka, to tej nazwy, nie? To jakby nie używamy. To pierwszy dzień, to Wigilia właściwie, a kolejne dni? Właśnie tak, Wigilia. I Wigilia to, jak ja mówiłem, że dzielimy się tą prosforą. Najważniejsze mamy potrawy. Zaczynamy to też wspólną modlitwą. Gospodarz, który zaczyna modlić się Ojcze Nasz, Zdrowieś Mario, inne modlitwy, błogosławiąc stół, później dzielimy się tą prosforą. Palimy świeczy, 12 potraw z możliwością rodziny. Tak? To jest pięknie. To jest ten święty wieczór. Dlaczego święty? Dlatego, że rodzina się w ten czas zaczyna modlić. Bo zazwyczaj codziennie my też możemy tworzyć tą wieczór taki święty, ale braknie zawsze tej modlitwy, nie? Ale ten akurat wigilijny czas, okres wieczorny, to jest ta możliwość takiego spokoju, wiary, nadziei, miłości. Zaczynamy przygotowanie do Narodzenia Pańskiego i właśnie to pokazuje, jak gospodarz błogosławi kucia po potrawy i inny, tak, i dzieli prosfory dla wszystkich członków rodziny. No i dzieci z tego korzystają, to też bardzo fajnie, nie, tradycji. To jest wspólne też, podobnie tradycje, bo jesteśmy blisko granic. O tym, jak świętuje się Boże Narodzenie w Kościele Wschodnim, a dokładnie grekokatolickim, dzisiaj rozmawiamy z księdzem Władimirem Litwiniewem, duszpasterzem imigrantów ukraińskich tutaj na ziemi śląskiej i zagłębiowskiej. Czy są prezenty pod choinką? Pewnie są, ale o to zaraz zapytamy.
Przed nami święta Bożego Narodzenia. Nie, to nie błąd. Święta Bożego Narodzenia będą obchodzić grekokatolicy, Ukraińcy, których wielu mieszka pomiędzy nami. Wtedy, kiedy my będziemy mieli Trzech Króli, uroczystość Objawienia Pańskiego, to będzie Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. Dzisiaj o tym rozmawiamy. Przypomnijmy, jest z nami ksiądz Wołodymyr Lytwiniew, duszpasterz ukraińskich migrantów, który pracuje tutaj, przyjechał z Ukrainy. No i tak już się dowiedzieliśmy, że 3 dni trwają święta Bożego Narodzenia u Was. W Wigilię już też słyszeliśmy, co się dzieje. Jest choinka i pod choinką prezenty? Tak, kiedyś... Tak jak na całym świecie. Tak, jak na całym świecie, dlatego że po prostu ludzie migrują i przywożą takie zwyczaje, tradycje też z innych krajów, państw. I dlatego to też się zostaje powoli u nas i mamy choinkę. Kiedyś to było normalnie, pamiętam babcia, to było siano, które się leżyło na przykład na Wigilii pod stolem. Później taki dziduch to się nazywa, jeszcze takie snop zboża różnego rodzaju, żeby to takie bogactwo było w domu i tak dalej. I ten stół się nakrywał, czosnek, chleb i inne takie potrawy. No i to było takie przygotowanie. Dalej mówimy o Bożym Narodzeniu, mamy 3 dni, obchodzimy Boże Narodzenie. Pierwszy, no to zwyczajnie, że świętujemy i sławimy Jezusa Chrystusa, który przyszedł i urodził się dla nas, dla naszego zbawienia. Drugi świąt świętujemy przed Najświętszej Rodziny, świętej rodziny po prostu, świętej rodziny tych osób, które akurat byli najbliżsi do Niego, Bogu Rodzicy i Józefa Oblubieńca. I trzeci dzień wspominamy Szczepana, jak u was mówią, u nas Stepana, tego pierwszego mycznika, który oddał życie za Jezusa. Dlatego mamy 3 dni i w ramach tych 3 dni, tym 3 dni my też kolędujemy. I nie tylko, ale kolędujemy dalej. Kolędy to też ciekawe, bo kolędy, oni nie jest rzymskokatolickimi albo greckokatolickimi. To jest kolędy polskie i kolędy ukraińskie. Dlatego każdy ma naród swoją tradycję i akurat te kolędy darują radość ludziom. I u nas to się nazywało wertep. To jest tak jak u was kiedyś to było, że idą od gospodarza do gospodarza i sławym Jezusa. Przebrani Trzech Króli. Kolędnicy, tak. Kolęda, tak, którą niosą od gospodarza do gospodarza i właśnie w taki sposób jest ta szopka. Chociaż też ciekawe, bo u nas kiedyś nie było tak, żeby to była taka szopka figury Jezusa Chrystusa i tak dalej. To teraz to weszło w nasze życie z zachodu, a dotychczas to więcej to była ikona. Kiedy wchodzimy do cerkwi, to po środku mamy taki stolik tetrapod. I na tetrapodzie jedziemy do celowania i zazwyczaj stawia się ikona, taki obraz, i obok jest krzyż. I ta ikona pokazuje akurat jakie mamy dzisiaj święto, bo mamy 12 świąt największych w roku i w czasie Bożego Narodzenia wystawiamy tą ikonę do celowania, uszanowania i to też pokazuje, że akurat dzisiaj obchodzimy to święto i ten okres, który praktycznie mamy do Jordanu 19 stycznia, tak jak u was Trzech Króli, a u nas aż wtedy Objawienie Pańskie się, i ten okres akurat fajnie stawimy tą ikonę i ludzie już znają, widzą dzisiaj święto i to takie uszanowanie tego święta i taka radość. Nie? Kolęda u nas to też taki synonim wizyty duszpasterskiej. Jest coś takiego w kościele grecko-katolickim, czy na Ukrainie w ogóle, jak odwiedziny księdza, duszpasterza po domach? Jest to tylko tak, u nas się nazywa więcej odwiedziny z wodą, święconą wodą Jordanu. Jordańską wodą, którą 19 stycznia święcimy. I od tego czasu zaczynamy, tak jak u was z kolędami, a my od tego czasu zaczynamy też obchodzić te mieszkania rodziców. Staramy się, to jest akurat ta możliwość, przynajmniej bardzo w moim przypadku, zebrać ludzi, który jest rozproszony po prostu na całej Silezji. I jestem tutaj praktycznie jeden na całą Silezję, żeby dać im możliwość takiego duchownego wsparcia, porozmawiać. Ale to ksiądz ich zbiera tutaj w Polsce w jednym miejscu, czy odwiedza ja, tam, gdzie mieszka? Ja też odwiedzę, jak mówiłem na początku, że tak, oni przysłają SMS-a
i ja włączam Google Maps i wtedy staram się jakoś tak poukładać miasto i ulicy, żeby dojechać do tych ludzi, żeby sobie na przykład po pracy, nie, oni też pracują, i się spotkać wieczorem. I to tak zazwyczaj jest wieczorem to spotkanie i bardzo przyjemnie, bo oni też pamiętają, jak to było u nich w domu i chcą, żeby to tutaj nadal to było takie zostawione i pokazane dla ich dzieci. I wtedy zaczynamy, zapalamy świeczy, też modlitwa. I najważniejsze to jest, żeby porozmawiać z tą rodziną, jakie oni teraz mają kłopoty, potrzeby. No to jest też dobrze takie rozwiązanie. Czas świąteczny to może nie jest najlepszy czas do pytania o kłopoty, ale o to, jak żyją Ukraińcy tu między nami w Polsce na Śląsku, ci, którymi ksiądz się opiekuje duszpastersko? Powiem tak, mieszkam tutaj w centrum Katowic, dlatego wybrałem takich trzy punkty trójkątem, żeby po prostu jakoś połączyć tą Silezję, to województwo i żeby dać możliwość z każdej różnej miejscowości dojeżdżać do wspólnej modlitwy, którą tworzymy w niedzielę. Jak ja mówiłem, to jest w Gliwicach i je mamy w Sosnowcu i w Tychach. I bardzo też dziękuję proboszczom, który naprawdę jest otwarty, szczerze i dają tą możliwość korzystania z kościołów, bo nie mamy tutaj przynajmniej swojego takiego stałego miejsca, prywatnego jakby to dla użytkowania, ale korzystamy z kościołów i ludzie znają, że w tej godzinie, i nie zmieniam zazwyczaj tą godzinę, oni przyjeżdżają. Na przykład jeżeli w Gliwicach, to ludzie przyjeżdżają i z Rybnika, i innych miejscowości, bardzo dolając odległość taką długą, nie? Żeby przyjechać na mszę, ale ważne, ja mówię, że zawsze zostać jeszcze po mszy, żeby się po prostu nawet zapoznać z ludźmi, zostawić telefon, porozmawiać. I wtedy się tworzą wspólnoty, rodziny i też jeden do drugiego już mają możliwość przyjechać na święta. Żeby to też odczuć radośnie, bo kiedy zostajesz sam w domu albo sam w ogóle, że nie pójdziesz do kościoła, to nie odczuwasz. Ja mówię tak, mało tej możliwości, bo praktycznie wszyscy pracujący i mamy tylko tą niedzielę taką potężną, że możemy się spotkać. Ale w tygodniu to ja też mówię do swoich parafian, żeby korzystali z kościołów, nie ma problemu. Chcesz, potrzebujesz więcej modlitwy, to proszę iść do kościoła. Kościół jest otwarty codziennie, msza jest rano i wieczorem, to proszę sobie iść, bo jesteśmy zjednoczeni jako grecko-katolicy, tak i rzymokatoliki, wspominamy papieża na mszy, no i to nas łączy. Po prostu mamy różne obrządki, różnimy się różnorodnością, ale jak mówimy inną drogą, ale idziemy do Zbawiciela razem. I korzystają Ukraińcy też z takiego duszpasterstwa rzymskokatolickiego? Tak, korzystają, korzystają z, i chodzą, bo jak ja mówiłem, jest mieszane już małżeństwa takie, nie? I dlatego oni korzystają, no bo po prostu oni mają blisko. Oni mają blisko obok siebie w tygodniu i mogą to skorzystać z tego, żeby pójść i do spowiedzi, i do sakramentu i tak dalej korzystać. To jest też dobrze takie, że i oni wiedzą, że nie jest zostawiani sami, a w niedzielę trzymamy sobie tą wspólną tradycję, nie podtrzymujemy nadal, żeby można było i ci piosenki, i Mikołaja, i święta różnie obchodzić razem. Nie? Fajnie. Za kilka dni Boże Narodzenie w kościele grecko-katolickim, w kościele prawosławnym na wschodzie. Czego życzyć, zwłaszcza tym, którzy tutaj w Polsce będą, bo przyjechali do pracy z rodzinami i nie wrócą na ten czas na Ukrainę, ale też tym wszystkim Ukraińcom, wszystkim wiernym z kościoła grecko-katolickiego, którzy będą Boże Narodzenie za kilka dni obchodzić? Najbardziej właśnie chcemy się życzyć tego pokoju w Ukrainie, w swojej ojczyźnie, bo naprawdę teraz widzimy przez telewizję, nie jest tam spokojny czas, moment, trwa wojna, ludzie uciekają. Powiem szczerze, że koleżanka, która przyjechała z Donecka, tam gdzie trwa wojna, a Donieck to jest podobnie takie miasto jak Katowice, większe miasto, bogatsze miasto było na ten czas, bo ma dużo kopalni, ona zostawiła tam swój dom, mieszkanie, trzypokojowe mieszkanie, tak? Trzypokojowe mieszkanie sprzedała za $1000 po prostu. No to je nic. Dlatego, żeby po prostu wyjechać, żeby tutaj było spokojniej, bo tam się nie da, nie ma tej w ogóle możliwości. I dlatego też przez pandemię, przez te testy, przez inne takie rzeczy teraz Ukraińcy tak nie za bardzo mogą
korzystać z tej granicy i oni się zostawiają tutaj. A ci, którzy wracają, to jasne, że chcą się spotkać z swoją rodziną i ci święta przyświętować w spokoju, takiej radości. Naprawdę najważniejsze ten jest pokój, taki spokojny, chce się tych spokojnych świąt, żeby nie było szalą, bo to trwa i ludzie umierają. A tutaj też ciekawe, ostatnio powiem tak, jeszcze akurat w Gliwicach było takie po mszy, spotkałem się z jedną parafianką, dziewczyną, która tutaj mieszka w Gliwicach, a mama też była. Ja pytam się, czy mama zostaje. Mama mówi, nie, ja wracam do domu na Ukrainę, bo tam moja mama jeszcze żyje, która ma ponad 80 lat, no i ona została sama i ja chcę. A ja jestem w pracy teraz w Hiszpanii. I mówię, że w Hiszpanii nasza wspólnota przyszła na gregoriański kalendarz, Madryt, i korzystają z kościoła, orędują, to w niedzielę mówię, że 800 ludzi przychodzą. Mój kolega, który te rocznikiem razem był w seminarium, on teraz ponad 10 lat w Niemczech kapłanem, to też oni przyszli na gregoriański kalendarz. I ja pytam się, jak to funkcjonuje. I on mówi, że ta wspólnota, która już jest miejscowa, mieszka tam długie lata, to normalnie korzysta z tego gregoriańskiego kalendarza. Jasny problem jest, ci, którzy przyjeżdżają z Ukrainy teraz, świeży, i oni przychodzą, a już tego święta nie ma, nie, już było. I to takie zamieszanie, mówię tak. Ostatnio to we Włoszech nasza wspólnota też, biskup dekretem zgłosił, że wszyscy przychodzimy akurat z względu na to, że mamy w państwie wtedy wolny czas i czas tej atmosfery takiej świątecznej. I w Stanach Zjednoczonych też nasze mają msze po angielsku, po ukraińsku. No praktycznie tak powiem, że wszyscy przyszli powoli. Powoli przychodzą i tutaj ludzie też dorastają do tego, że chcą by powoli przejść. Nawet w Ukrainie prawosławny autokefalicki cerkiew też Epifanii mówił, że kiedy ludzie dorosną do tego, żeby chcą przejść, ja za to, żeby przejść na gregoriański kalendarz. Czyli to bardziej decyzja wiernych będzie? Tak, jeśli przejdziecie. Tak, dlatego że po prostu jeszcze mamy w Ukrainie, bo to Ukraina jest duży kraj, i mamy moskiewski patriarchat, który jakby jeszcze taki rozkol robi pomiędzy ludźmi. I oni się boją, żeby nie było tego rozkolu. Chcą, żeby to łagodniejsze przyszli. No, pytanie to czasu, mi się wydaje, ale już powoli świadomości ludzi, bardziej młodych, bo jasne, że starsi ludzie, oni po prostu nie mieli tego dostępu do internetu, jak mówimy, do światu. A jeżeli tą tradycją, która była wrodzona tam, założona na wsiach, na miejscowościach, to było wystarczające. A młodzi ludzie teraz migrują, czytają, patrzą, świat rozwija się, mają, można powiedzieć, wszystko w komórce, dlatego oni świadomi, że chcą przejść na 25 grudnia. To może kiedyś spotkamy się 25 grudnia przy okazji Świąt Bożego Narodzenia w Kościele Grecko-Katolickim. Mieszkając tutaj w Polsce, to też mam zaproszenie do wspólnych kolegów księdzy, który akurat jest rzymokatolikami, to ja jadę do nich, później zapraszam do siebie. No i to jest ta też tradycja, te śpiewy kolędy, to wszystko poznajemy, tradycje jeden drugiego i innego państwa. Bo naprawdę, kiedy mieszkasz w swoim domie, w swojej ojczyźnie, to jedna rzecz. No, kiedy wyjeżdżasz, zaczynasz od zero, powoli to poznawać mentalność ludzi, wszystko, tą kulturę, to podejście, jak to. Także idziemy do przodu, no i kto został, ten został, a kto ze mną, to idzie dalej. 25 grudnia, być może to, ta data nas połączy na święta Bożego Narodzenia i to, co nam się chyba podoba, trzeci dzień świętowania. No to chyba teraz mamy, też podobnie fajnie się układa taki długi weekend, akurat od 6 i tam 7 mamy piątek, no i sobota, niedziela. No dlatego mam nadzieję, że to ci święta bardzo przeżyjemy tak razem, radośni, bo jak ja mówiłem, że pracują i nie mają możliwości, a tutaj przez weekend skorzystają, akurat ja mówię, korzystać, proszę korzystać, nawet wziąć urlop, wtedy ty odczujesz, że to jest święto, bo zostaniesz w domu, tego nie ma, tej radości. Ale kiedy pójdziesz do kościoła, do cerkwi, wtedy to święto naprawdę nabiera takiej wielkiej, dużej radości, przeżywania i razem tej odpowiedzi Chrystus rozdaje się w nas, albo Chrystus się narodził, nie? Sławite Jego, sławmy Go. To jest ta radość,
razem niesiemy jeden do drugiego, później wracając do domu, do swoich rodzin, dzwonimy do tych, kto się został za granicą i też składamy życzenia. No i tak to nasze życie się układa tutaj. Czyli jeszcze taka mała ofiara, wziąć urlop, żeby móc świętować Boże Narodzenie. No tak, coś. Tak, musimy wziąć urlop. Na razie, pokoju żeby... w takim razie życzymy na ręce księdza dla wszystkich, którzy będą świętować właśnie 7 stycznia Boże Narodzenie, a 6 Wigilię. Ksiądz Wołodymyr Litwiniew, duszpasterz Ukraińców na ziemi śląskiej i zagłębiowskiej, był dzisiaj naszym gościem. Grekokatolickich wiernych. Szczęść Boże. Szczęść Boże, bardzo dziękuję wszystkim.